jestem we właściwym miejscu, na właściwej drodze i wiem, że prowadzi mnie Duch Święty. Chciałem przedstawić osobę, której przedstawiać nie trzeba, Piotra Stępniaka. Piotr Stępniak jest to były gangster, osoba znana generalnie w naszym środowisku chrześcijańskim z tego cyklu, ale Piotr generalnie zajmuje się wieloma rzeczami. Teraz aktualnie leci na National Geographic z cyklu Tabu film dokumentalny, w którym również świadczysz o nawróceniu, świadczysz o Bogu, nowe życie. Czy możesz powiedzieć coś o tym projekcie? Tak, to ten film powstał niedawno, bo w marcu tego roku nakręcił go człowiek, który bardzo chce pokazywać nowe oblicza ludzi. Program Tabu ma taki tytuł, dlatego że o tym się nie mówi, co stało się w życiu ludzi. Ja akurat zostałem tą osobą, która uczestniczy w tym programie i bardzo się cieszę z tego, gdyż mogę tam pokazać każdemu człowiekowi, jak następuje przemiana człowieka, kiedy pozna prawdę, czyli pozna Jezusa Chrystusa. I kiedy idzie tą drogą, dokąd zmierza, jak wygląda jego życie obecne. W tym filmie można zobaczyć praktycznie stare życie i nowe życie, które się toczy w moim życiu. Powiedz, jak to jest w momencie nawrócenia, kiedy człowiek się nawraca, kiedy przyjmuje Jezusa do swojego serca, praktycznie na nowo musi wbudowywać w swój umysł, przebudowywać swój umysł, sposób myślenia, uczucia, sposób odczuwania, odbierania rzeczywistości. Jak ta przemiana u ciebie następowała? Czy było to coś gwałtownego, czy to był czas? Ta przemiana trwa do dnia dzisiejszego. To nie jest tak, że wszystko od razu się zmieniło i zawołałem: Panie Jezu, zmieniaj mnie, i Pan Jezus mnie od razu zmienił. To jest etap cały. Aż do końca moich dni będę przechodził tą przemianę. Ale w pierwszym momencie mojego życia, kiedy przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela, stało coś się niesamowitego. Do mojego wnętrza została wlana miłość. Miłość, która zaczęła wykonywać pracę w moim życiu. Ja pamiętam, jak funkcjonariusze otworzyli drzwi do mojej celi i weszli. I ja czułem pokój, radość i miłość do tych ludzi, którzy byli moimi wrogami. Jeszcze nie wiedziałem, co się stało w ogóle. Bo kiedy w późniejszych dniach poszedłem do biblioteki, znalazłem Nowy Testament i kiedy zacząłem go czytać, zobaczyłem, co się stało w moim życiu. Wtedy wiedziałem, że to Pan Jezus wszedł do mojego serca i życia i że jestem nowym stworzeniem. I tak się zaczęła moja przemiana. Ja pamiętam, jak się chodziłem po spacerze, a już byłem osobą nawróconą i wiele złych rzeczy było w moim życiu. Paliłem papierosy, przeklinałem, oglądałem pornografię i tak dalej. I nikt mi o tym nie powiedział, że to jest złe i muszę to wyrzucić ze swojego życia. Duch Święty mi przypominał o tym, ale ja nie wiedziałem, co mam zrobić. I któregoś razu chodziłem po spacerze i Duch Święty mnie właśnie przekonał o tym, aby to stało się w moim życiu teraz. I zawołałem: Panie Jezu, tak chcę być świadectwem dla innych ludzi. Proszę Cię, pomóż mi, pokaż mi, co mam uczynić. A Duch Święty do mnie mówi: teraz albo nigdy. I kiedy wróciłem do celi, kiedy wziąłem Biblię, klęknąłem i zacząłem czytać, przeczytałem fragment z 15 rozdziału Ewangelii Jana,
siódmy werset, gdzie pisze: jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, o cokolwiek prosić będziecie, to się stanie. Ja mówię: Panie, jeżeli to jest prawda, co tu jest napisane, że te słowa są prawdziwe, to proszę Cię, uwolnij mnie. Ja jutro rano wstaję i chcę być wolny. I na drugi dzień wstałem i wszystko ode mnie odeszło. Byłem uwolniony od papierosów, byłem uwolniony od przeklinania, od złości. Bóg zabrał mi słownictwo, które było złe, niewłaściwe, od pornografii. A przede wszystkim, kiedy Duch Święty stąpił na mnie, wszystkie demony uciekły. Stałem się nowym stworzeniem. Tylko na to mogę powiedzieć amen i chwała Bogu. Teraz docierasz do środowisk osób tak zwanych wykluczonych, to znaczy świadczysz w więzieniach, świadczysz w poprawczakach, docierasz tam, gdzie generalnie ludzie za często i za chętnie nie zjawiają się. Jak wygląda teraz twoje życie? Moje życie teraz wygląda, mógłbym powiedzieć, bardzo dobrze. Wiem, że jesteś człowiekiem bardzo zajętym. No, myślę, że tak, ale moje życie wygląda bardzo dobrze, dlatego że jestem we właściwym miejscu, na właściwej drodze i wiem, że prowadzi mnie Duch Święty. Dziękuję za Bogu, że mogę przechodzić próby, doświadczenia, wszelkie prześladowania, które znoszę, bo może ludzie myślą, że u mnie jest happy, wszystko, aleluja. Nie, nie. Przychodzę prześladowania, przeklinają mnie, złorzeczą. Różne złe inne rzeczy dzieją się. I dziękuję za to Panu. Ale docieram do takich miejsc z całym moim zespołem. 4B, do szkół, więzień, szpitali, domów dziecka, zakładów poprawczych, ośrodków szkolno-chowawczych, więzień, szpitali psychiatrycznych, różnego rodzaju kościołów. Tylko po to, aby przyjść i powiedzieć ludziom prawdę. Prawdę o Chrystusie Jezusie. Nasze świadectwa składamy po to, aby wywyższyć Jezusa, pokazać, że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. My się uniżamy po to, aby wskazać właśnie na Chrystusa. Zachęcamy wszystkich do szukania najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie nam inne przydane. W więzieniach stajemy i mówimy na wprost, że diabeł jest kłamcą, przyszedł oszukać ludzi, zwieść, zatracić, ale Bóg postawił nas na tej drodze, i stoimy przed nimi, aby objawić im prawdę, która jest właśnie w Jezusie, że On jest nadzieją. Widzimy, jak ludzie się otwierają, otwierają serca, swoje życie, zmieniają się, nawracają. Widzimy uzdrowienia, uwolnienia. To wszystko dzieje się na naszych oczach i mogę tylko powiedzieć, że nigdy bym nie pomyślał, że takie rzeczy będę oglądał, że takie cuda będę oglądał własnymi oczyma. Bo ja każdego dnia widzę cuda, kiedy ludzie się nawracają. Kiedy ludzie są uzdrawiani, to jest po prostu nie do opisania. W każdym miejscu, w szkołach, w więzieniach, w innych miejscach. I to jest piękne, do czego Bóg człowieka przeznaczył. Amen. Dziękuję bardzo. Życzę dużo Bożego błogosławieństwa i owoców, wielu owoców tej pracy. Dziękuję.